Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale na naszym kanale i dziś wracamy do formuły, którą pamiętacie z początku tego materiału, a więc a za mną po prostu prezentację map. Ostatnio mniej było tego formatu, z racji czego, bo mniej było czasu. Albo człowiek był w terenie, albo był w terenie, więc no, nie da się studia wziąć ze sobą, ale moi drodzy, zawsze prognoza musi być dostarczana. Piękne zdjęcie zorzy polarnej i to nie sprzed iluś tam dni, tylko z wczoraj, z nocy, z niedzieli na poniedziałek, w momencie, kiedy ja regenerowałem się po wycieczce. Po wyjeździe do miejscowości Rytel, gdzie obserwowałem tragedię, która tam miała miejsce 7 lat temu. Tutaj inni fotografowali fantastyczne ujęcia, chociażby tej zorzy polarnej, która bardzo fajnie pokazała nam się właśnie w Polsce Północnej, ale też w Polsce Centralnej i w Polsce Południowej również ona była widziana. Gratuluję zdobyczy. Tutaj pani Olga z miejscowości Ziemba, tutaj pani Anitka z województwa pomorskiego. Również bardzo dobrze tą zorzę widać było. Tak jak wspominałem, byłem z Martą w niedzielę w miejscowości Rytel, w miejscowości Suszek. Zebraliśmy materiały do nowego materiału wideo, który nakręcamy i który opublikujemy. Będzie to pierwszy taki długi materiał na naszym kanale. Oczywiście premiera będzie za kilka dni. Ja do tego tematu jeszcze wrócę i będę dawał Wam znać. To jest jedno z ujęć Bow Echo, które przetaczało się przez Polskę 10 sierpnia 2017 roku, przez Polskę południowo-zachodnią, centralną i północno-wschodnią. Ono trochę niknie w obliczu Derecho, którego następnego dnia przetoczyło się przez Polskę centralną, ale również przyniosło dużo strat i również było bardzo niebezpieczne. Tutaj widok na Derecho w godzinach porannych, moi drodzy, godzina 9 bądź 8 rano, a tutaj taki potwór na niebie, pamiętam to do dziś. Wiele warstw świadczyło o tym, że struktura była bardzo dobrze rozbudowana i bardzo niebezpieczna. Co więcej, dla nas to jest jeszcze jedna rocznica, ponieważ 12 sierpnia 2017 roku, czyli zaraz po tej tragedii, my braliśmy ślub, więc żono moja droga, jeżeli to będziesz oglądała, wszystkiego najlepszego. Dziękuję Ci za to, że jesteś i trwasz cały czas przy mnie, mimo tego, że wiem, że ten kanał zabiera bardzo dużo czasu, dodatkowo bardzo dużo czasu, ale cóż, cieszę się, że wspierasz mnie i dzięki temu możemy razem tutaj Wam dobre materiały dostarczać. Tak jak wspominałem, myśmy planowali oczywiście ten ślub rok wcześniej. Nikt nie spodziewał się, że będzie to akurat wtedy, kiedy będzie burza stulecia, no ale to też jest pewien sygnał dla nas, że musimy nie ustawać w tym, żeby dostarczać Wam aktualne i sprawdzone informacje oraz pobudzać media do tego, żeby też dawały odpowiednie ostrzeżenia. Więc mam nadzieję, że tą funkcję spełniamy bądź zaczynamy spełniać i mam nadzieję, że ufacie nam w tym, co robimy. Natomiast my przechodzimy już do temperatur. W poniedziałek temperatury, no powiem Wam szczerze, niezbyt wysokie. W Polsce Północnej 19-20 stopni Celsjusza, w Polsce Południowej 20-21 stopni Celsjusza, stan na godzinę 11. No to powiem Wam szczerze, że niezbyt ciepło przed tymi upałami, które teoretycznie mają do nas dotrzeć. No ale pogoda przynajmniej w miarę ładna, a to za sprawą wyżów, które znajdują się nad Danią i ten wyż zbliża się do naszych granic jeden, drugi natomiast znajduje się na pograniczu, w sumie na wybrzeżu południowo-zachodnim Norwegii. No i niże znajdują się daleko nadal nad Oceanem Atlantyckim i one powolutku zbliżają się do nas, ale jeszcze zanim się zbliżą, to trochę czasu minie. Jeśli chodzi natomiast o pogodę w Polsce, od rana piękna, słoneczna pogoda. Największy wpływ na pogodę w wyżu jest w Polsce południowej, centralnej, zachodniej. Tam mamy piękną pogodę, bezchmurne niebo. W Polsce północnej, północno-wschodniej to już więcej trochę tego zachmurzenia. Dynamiki na niebie jest, bo ja patrzę przez okno i właśnie tę dynamikę widzę, ale w tym momencie bez opadów. Szansa na te opady jest minimalna, więc my już przejdźmy do tego, co będzie działo się we wtorek. A we wtorek bez większych, moi drodzy, raczej zmian. Dlaczego? Już Wam mówię, tylko muszę przeklikać się. Dobra, jeśli chodzi o wtorek, to wyż Marschall bądź Maschal, będę mówił Maschal, 1015 hektopaskali będzie znajdować się nad Morzem Bałtyckim, niż Quintessa zbliży się również do Francji, następnie do krajów Beneluxu i mamy ex-Debi. Ex-Debi to jest pozostałość po huraganie Debi, który przemieszczał się przez stan Floryda w Stanach Zjednoczonych. To o nim ostatnio dużo słyszeliśmy, a teraz gagatek jest tutaj u nas, no i będzie trochę się panoszył. Mamy jeszcze niż Petra, który w tym momencie mniej nas interesuje. Generalnie najważniejsze są niż Quintessa i wyż Marschall, bo ich ułożenie jest istotne, dlatego że gdzie masa tego gorącego powietrza będzie docierała. No i biorąc pod uwagę to, że wyż jest nad Polską, to oznacza tyle, że ta ciepła masa powietrza będzie wpływała nad Francję, nad Niemcy i nas ominie, więc wtorek bez wysokich temperatur nadal. Z północy, bo my będziemy po wschodniej i południowej stronie tego wyżu Marschall, czy Maschal, tam będzie docierało do nas chłodniejsze powietrze z Morza Bałtyckiego i z nad Szwecji, więc tutaj gorącego wtorku się raczej nie spodziewajmy. Zupełnie inna sytuacja w Niemczech właśnie i we Francji, bo tam te temperatury mogą bardzo mocno wzrosnąć. Ba, południowo-wschodnia część Wielkiej Brytanii, tam będą temperatury wyższe niż chociażby u nas na północnym wschodzie, więc sytuacja zgodna z tym, cośmy wcześniej mówili Wam, natomiast część mediów na pewno się sparzy tymi temperaturami, to w tym specyficznym słowa tego znaczeniu. Moi drodzy, zachmurzenie w nocy raczej małe bądź jego brak, ale po północy i w godzinach porannych na Kaszubach, również na Pomorzu, na Warmii i Mazurach oraz na północy województwa mazowieckiego mogą pojawić się mgły, i te mgły będą utrzymywały się do godzin porannych na pozostałym obszarze bez żadnych zachmurzeń większych, więc temperatury niskie. Powiem Wam szczerze, można poczuć jesień, szczególnie na Pomorzu. 8 stopni nad ranem. W wielu miejscach województw północnych, województw wschodnich i centralnych temperatury nie przekroczą 10 bądź 11 stopni Celsjusza. Jedynie na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich 13 do 14 stopni Celsjusza. I wiatr. Wiatr będzie słaby z racji tego, że będziemy pod wpływem wyżu. Maksymalne porywy na północnym wschodzie do 20 km na godzinę. Ale poza tym 15 km na godzinę, więc prawie porywy nieznaczące. Jeśli chodzi natomiast o wtorek, i znów nie zmieniłem nazwy z poniedziałku, to jest wtorek. Jeśli chodzi o wtorek, nadal nad Polską piękna, słoneczna pogoda, bez opadów, jedynie tam, gdzie były mgły do godzin przedpołudniowych te mgły powinny zaniknąć, powinna się pojawić również tam piękna i słoneczna pogoda. Po południu i wieczorem znów z nad Królewca oraz z nad Litwy może do nas dotrzeć trochę więcej zachmurzenia na północnym wschodzie właśnie i tam lokalnie może spaść słaby deszcz, ale raczej nie powinno być tam w żaden sposób niebezpiecznie. Spójrzmy sobie natomiast na burze. Burze występują, ale Czechach i raczej nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie te burze w Polsce występowały. We wtorek temperatury w Polsce najwyższe w Polsce zachodniej, południowo-zachodniej. Tutaj do 27-28 stopni Celsjusza, w Polsce centralnej 22 do 23, i w Polsce północno-wschodniej tylko 20 stopni Celsjusza. Upał u naszych zachodnich sąsiadów. Jeśli chodzi o porywy wiatru, najmocniej powieje na północnym wschodzie do 30 km na godzinę, na pozostałym obszarze od 10 do 15 km na godzinę. Kolejne dni, to środa, moi drodzy. W przypadku środy, to tutaj mamy piękną i słoneczną pogodę, bez większych zmian, nic w pogodzie się nie zmieni, nadal wyż nad Polską będzie dominował. Temperatury będą powolutku wzrastać. W Polsce zachodniej, południowo-zachodniej 28-29, prawie do 30 stopni Celsjusza. W Polsce wschodniej 24 do 26 stopni Celsjusza i wiatr od 10 do 20 km na godzinę, lokalnie punktowo do 30 km na godzinę. I mamy czwartek. W przypadku czwartku od zachodu zbliży się do nas front atmosferyczny. Pojawią się opady deszczu w Polsce zachodniej, południowej i burze, przy czym do końca jeszcze nie wiadomo, jak ten front będzie się przemieszczał, więc tutaj chwila cierpliwości jest konieczna. W Polsce wschodniej nadal piękna i słoneczna pogoda. Temperatury w czwartek będą już wyższe. Z racji tego, że wyż odsunie się bardziej na wschód, zbliży się do nas niż to ta kolumna, ta strefa ciepłego powietrza, bardzo ciepłego powietrza, zacznie napływać nad Polskę i będziemy mieli w końcu te 30-31 stopni Celsjusza w centralnej części Polski, w centralnej i południowej, ale tylko na chwilę, ponieważ te ciepło będzie również wypierane. Wiatr od 20 do 30 km w czwartek. Tak jak wspominałem, kolejne dni, no to wypieranie tej ciepłej masy powietrza, no i znów temperatury powoli, ale jednak zaczną spadać do 28, 26, a następnie 25 stopni Celsjusza 19 sierpnia. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym materiale. Dziękuję Wam, moi drodzy patroni wspierający, za to, że dorzucacie się do rozwoju tego kanału. Możecie wesprzeć nasze działania, za co też Wam serdecznie dziękuję, poprzez subskrypcję kanału oraz dobrowolną wpłatę. Życzę Wam dobrego dnia.